Witam serdecznie. Jak uruchomić kamerę Wi-Fi? Włączamy ją na początek do kontaktu, aby dokonać resetu. Spinaczem resetujemy ją. I jak już ją mamy zresetowaną, to należy uruchomić aplikację, skonfigurować Wi-Fi i dzięki temu mamy połączenie kamery z Wi-Fi i wszystko pięknie działa. A jak to wygląda od strony aplikacji? Każda kamera ma swoją aplikację dedykowaną. Ja używam Netcam z 2018 roku. Należy wybrać konfigurację kamery, zapamiętać hasło do Wi-Fi, nazwę sieci Wi-Fi, wpisać w tej aplikacji i po wpisaniu, tak jak widzieliśmy na obrazku, ona zacznie się komunikować, aplikacja z kamerą. Mamy nazwę kamery i mamy już połączenie. Jest dodana, oczywiście nie ma hasła, należy dodać hasło do kamery jako admin, najprostsze, 1, 2, 3, 4. Oczywiście to jest żarcik, trzeba podać normalne, jakieś trudne hasło i kamera nam się połączy z aplikacją i jest już obraz widoczny. Możemy nią z poziomu smartfona sterować paluchem, czyli obracać, przesuwać obraz normalnie, płynnie, wszystko działa. Można wykonać zdjęcie, można nagrać film, oczywiście wszystko zapisuje się w pamięci naszego telefonu. Zależy jaką kto ma kamerę, jakie oprogramowanie, jeżeli dosyć stara kamera, tak jak moja Sance, to aplikacja oryginalna już na pudełku nie istnieje, dlatego taka aplikacja, ten Netcam, jest jak najbardziej prawidłowa i działa. A z poziomu kamery wygląda to w ten sposób. Należy pamiętać, żeby mieć kamerę, spinacz do zresetowania ustawień, nazwę naszej sieci Wi-Fi, hasło do sieci Wi-Fi oraz uruchomić aplikację, skonfigurować, dodać kamerę i mamy już podgląd, monitoring w zasięgu ręki. Dziękuję Ci za obejrzenie mojego filmu. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko chwila, a dla mnie jest to bardzo ważne. Dziękuję.